Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję, po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem, jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości, ulica fabryczna, 5 Końskie, biuro House quickhausnieruchomości.pl, zadzwoń 722 012 002 www.quickhausnieruchomości.pl. W niedzielę na zbiorniku wodnym Browary w Końskich odbyły się wędkarskie zawody na zakończenie sezonu organizowane przez Miejskie Koło PZW. Najlepszym okazał się Mateusz Nowak. Organizowane są dzisiaj zawody na zakończenie sezonu Koła Miejskiego Miasto Końskie. Trzeba podziękować organizatorom za świetną pracę, którą włożyli w organizację mimo... No, braków oczekiwań ryby nawet dopisuje, trafiają się tak zwane bonusy, czyli większe ryby u niektórych zawodników. No, na razie jesteśmy w połowie, więc zobaczymy jak tam dalej będzie. A jeżeli chodzi o zarząd i organizatorów, no to trzeba im podziękować za cały rok, bo wszystkie zawody były zorganizowane na najwyższym poziomie. W sumie do rywalizacji przystąpiło 19 wędkarzy. Zawody były spławikowe, a uczestnicy mogli łowić metodą odległościową lub na tak zwanego bata. Cały połów po zważeniu musiał wrócić do wody, więc wymogiem było posiadanie długiej, bezpiecznej siatki na ryby. Po kilku godzinach połowów najlepszym okazał się Mateusz Nowak z wynikiem 3 kg 300 g złowionej ryby. Serdecznie gratulujemy! Ciekawostką jest, że od nowego sezonu główny miejski zbiornik wodny, czyli browary, stanie się zbiornikiem No Kill, czyli jak nazwa wskazuje, będzie on służył wyłącznie do celów sportowych.